Dzisiaj, 28 czerwca, na Bielskim Rynku odbyło się oficjalne ważenie zawodników, którzy wezmą udział w jutrzejszej gali Celtic Gladiator w Bielsku Białej. Kogo tutaj dzisiaj zobaczymy? Czy są wszyscy zawodnicy? Większość. Myślę, że może brakować jakiejś tam amatorskiej walki, ale to już nie podchodzimy tak bardzo rygorystycznie, jeżeli chodzi o walki amatorskie. Wystarczy, że prześlą wideo z wag własnych. Czyli ważenie, ale też tutaj samochody, piękne kobiety, czyli cała ta oprawa, to wszystko jest, to wszystko dzisiaj będzie. Łączymy wszystko, co się da fajnego pokazać akurat w tym czasie w Bielsku Białej. Skoro mamy jakiś tam samochodowy rajd, dlaczego go nie pokazać? Mamy fajną współpracę z ekipą samochodową tutaj, która robi galę tydzień po nas, także promujemy się nawzajem. Można jeszcze kupić bilety, jak ktoś nie zdążył? Tak, mogą sobie kupić jeszcze ludzie przez stronę, mogą sobie kupić jeszcze klienci przez też na hali bezpośrednio u organizatorów, także myślę, że jeszcze spokojnie, że jeszcze są jakieś bilety dostępne. Czyli co, zapraszamy serdecznie na jutrzejszą galę. Zapraszamy serdecznie, bo będzie się naprawdę działo. Myślę, że pozostawimy tu bardzo dobre wrażenie po nas. Zawodnicy z bielskiego klubu już nie mogą się doczekać jutrzejszej gali. Już po ważeniu tym oficjalnym, a przed jutrzejszą galą, jak się czujesz? Jest dobrze, jesteśmy już gotowi wszyscy, czekamy tylko na otwarcie bram hali, żeby już jak najszybciej się gala zaczęła. Czekamy na tą galę, na to starcie jutrzejsze, a jak oceniasz swojego rywala? No, cieszę się, że znalazł się ten rywal, bo tam był problem z zastępstwem i mam nadzieję, że damy super walkę i będzie się kibicom podobała i zapamiętają ją. Oby do następnej gali. Bardzo dobrze, jesteśmy już po ceremonii oficjalnego ważenia. Wszyscy zawodnicy już czują się zdecydowanie dużo lepiej niż dzień wcześniej. No teraz najważniejszy moment, moment rekuperacji, regeneracji, skupienia maksymalnego, przygotowania do gali i najważniejsze wejście do oktagonu. No właśnie, a jak to już jest przed samą tą walką? Jakie te emocje czujesz? Jak to jest? Ja jestem bardzo mocno podekscytowana, bardzo się cieszę na tą walkę. Cieszę się, że do niej doszło, już widziałam swoją przeciwniczkę. Fajnie, że jest. Super, jest to dla mnie mega zaszczyt, że zawodniczka takiego formatu, gdzie już w tym UFC walczyła, już tam była, jest tutaj z nami w Bielsku Białej i jutro będę miała okazję się z nią zmierzyć w oktagonie w walce wieczoru. To będzie wielkie sportowe święto dla wszystkich miłośników sportów walki w regionie. Ale gala to nie wszystko. Wydarzeniu towarzyszy szczytny cel. Tuż przed galą MMA w Bielsku Białej organizująca ją federacja podjęła współpracę z Biegiem po Nowe Życie. Każdy uczestnik gali będzie mógł wziąć udział w projekcie Zwykła Karta – Niezwykły Dar. To projekt mający promować i przekazywać świadectwa woli. Plastikowe karty z wyrażeniem indywidualnej zgody na pobranie po śmierci narządów do przeszczepu. Karty będą rozdawane, będą na fotelach. Każdy z nich będzie mógł złożyć świadectwo woli, deklarując się tak, jak tam jest, zgodnie z tymi przepisami. Wszystkich na galę. To jest pierwsza duża, potężna gala i to najważniejsze tu jest to świadectwo woli. Im więcej nas będzie przy tym, to będzie lepiej. Zapraszamy serdecznie. Gala MMA Celtic Gladiator w Bielsku Białej już jutro, w sobotę 29 czerwca w hali pod Dębowcem w Bielsku Białej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.